Innsbruck nie wyszedł Polakowi. Skończył na Berkizel na 18 miejscu. Dziś w serii treningowej dobry wynik 133,5 metra. Wydaje się, że tym razem wiatr pod narty, co powinno Dawidowi dać świetny wynik. No brawo! Znakomity skok reprezentanta Polski. Może nowy rekord skoczni? Za chwilę się przekonamy. 145 metrów. Tak jest! Nowy rekord skoczni Paula Ozeleitnera. Bischofshofen świetnie trafił na próg. Znakomita parabola lotu. Pomogły warunki, podobnie jak to było w przypadku Richarda Freitaga. 0,9 metra na sekundę wiatru pod narty. No tutaj o telemarku nie mogło być mowy, ale wynik świetny. 145 metrów. To oznacza jednak drugie miejsce, bo miał dużo punktów odjętych za